Co tam? 3 minuty to bardzo dobry czas, żeby wyjść sobie na dwór i poczytać Boże Słowo, rozważyć je i żyć nim na co dzień. Oczywiście, moi kochani, witajcie w Co tam 3 minuty. Dzisiaj sobota, poranek sobotni i jak zwykle zasiadamy do Bożego Słowa. A dzisiaj zarówno pierwsze czytanie, jak i drugie, czyli Ewangelia, uczy nas tego, jak bardzo konieczne w naszym życiu całkowite zdanie się na Boga. Czy to w naszych słabościach, jak to mówi dzisiaj Święty Paweł, kontynuuje swoją wypowiedź na temat tego, że chlubi się tym, co jest słabe w nim, jeszcze bardziej się to rozwija. Mógłby się chlubić swoimi widzeniami i różnymi charyzmatami, których miał pełno, był to wielki charyzmatyk, ale chlubi się tym, że jest słaby, a jest sam z siebie. A jego moc jest w Chrystusie. Odkrył to bardzo mocno. Takie mocne miał pod tym kątem nawrócenie, bo przez całe swoje życie pokładał ufność w prawie, w swoich uczynkach, wierności wobec prawa, tylko tego żydowskiego. A potem odkrył, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Więc nie przerażają go już jego słabości, bo nawet one są miejscem spotkania z Panem. Więc to naprawdę nie ma dla niego sytuacji przegranej. To jest dla nas, myślę, takie bardzo potrzebne, żeby odkryć, czy jest dobrze tak po ludzku, czy jest źle. To tego wszystkiego Pan Bóg potrafi wyprowadzić wielkie dobro, wyprowadzić wielkie błogosławieństwo również dla nas, jeżeli Mu całkowicie zaufamy, bo On się troszczy o nas jeszcze bardziej niż o lilie polne, niż o kwiaty, niż o ptaki, zwierzęta. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Żeby całkowicie zaufać Bogu we wszystkich doświadczeniach naszego życia. Czasami mamy tak, że dużo spada na nas problemów, różnych doświadczeń i to może nas bardzo przygniatać. Szczególnie w takich momentach właśnie całkowicie ufajmy Panu Bogu, całkowicie na Nim budujmy. To dzisiejsze słowo nas do tego zachęca, a z własnego doświadczenia wiem, że rzeczywiście, jak się całkowicie zaufa Panu Bogu, to z każdego doświadczenia Bóg potrafi zrobić takie wielkie rzeczy. Tylko właśnie trzeba być takim szaleńcem troszeczkę. To tak jak Święty Paweł, być szalonym w całkowitym oddaniu się Chrystusowi. Moi kochani, błogosławię Wam na ten dzisiejszy dzień. Bardzo się cieszę, że się spotykamy wakacyjnie dalej, że jesteście. I niech Wam Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.